Cześć, nazywam się Paulina Mikuła. Od ponad 10 lat opowiadam w internecie o języku polskim, a w tym materiale opowiem co nieco o studiach, o tym, dlaczego warto je rozpocząć. Okazuje się, że dużo młodych ludzi boi się studiów. Ja to oczywiście w pełni rozumiem, bo sama też się ich bałam. Byłam przerażona tym, że z mojej małej miejscowości muszę przeprowadzić się do największego miasta w Polsce. Bałam się ludzi, których poznam, tego, kim mogą być. A może się z nimi nie dogadam? A może mnie nie polubią? A może będą się śmiać z tego, że nie pochodzę z Warszawy? Przerażała mnie też papierologia. Byłam przekonana, że czegoś nie dostarczę na czas, ominę ważny dokument, pani z dziekanatu na mnie nakrzyczy i ostatecznie uczelnia mnie nie przyjmie albo w trakcie zostanę wykreślona z listy studentów. Myślę jednak, że takie obawy są naturalne i ma je niemal każdy. Rozpoczęcie studiów to ogromna zmiana w życiu, zwłaszcza dla tych, którzy muszą opuścić swoje rodzinne miasto, swoich znajomych, rodzinę, chłopaka, dziewczynę, przyjaciół. Ale mimo wszystko warto. Strach nie może kierować naszym życiem. To znaczy, teoretycznie może, ale myślę, że od czasu do czasu trzeba mu powiedzieć: hej, stop, tobie już podziękujemy. Bój się i rób. To zdanie, które w wielu sytuacjach sobie powtarzałam i działało. Dlatego chciałabym, żebyście je zapamiętali. Do tej pory mam tak, że gdy pojawiam się na ważnym wydarzeniu, na ważnej konferencji, to czuję, że tu nie pasuję. Że ktoś przez przypadek wysłał mi zaproszenie i zaraz mnie wyproszą. Ale wiecie, co robię? Gram, że pasuje. Udaję, że wszystko jest ok, że to jest moje naturalne środowisko. Często jest tak, że tylko na początku czuję dyskomfort. Potem zobaczę znajomych, zacznę z nimi rozmawiać i nagle znika cały stres. Albo poznam przesympatycznych ludzi, których towarzystwo dobrze na mnie wpływa. Tak samo jest ze studiami. Tak samo było z moimi studiami. Pierwszy rok był najtrudniejszy, najbardziej stresujący i przerażający. Nikogo nie znałam. Wszyscy byli obcy i zwracali się do mnie: pani Paulino. W mojej głowie miałam 19 lat i nie byłam żadną panią, tylko Paulinką, która przede wszystkim potrzebuje pomocy. To się zmieniło, gdy nawiązałam pierwsze znajomości. Poznałam koleżanki, kolegów, którzy, jak się potem okazało, byli tak samo zagubieni jak ja. Także idźcie na studia z myślą, że z tym swoim strachem nie jesteście sami. Prawie wszyscy będą podobnie zlęknieni i niepewni. A gdy już te studia rozpoczniecie, pamiętajcie, że na początku studenci uczą się studiowania. Muszą poznać życie uczelniane, wyczuć jego rytmy, poznać profesorów, dowiedzieć się, gdzie jest biblioteka i na jakich zasadach działa, gdzie stołówka, gdzie szatnia, a nawet gdzie są toalety. Ktoś z Was może pomyśleć, że dziś studia są niepotrzebne, bo na przykład taki influencer zarabia wielkie pieniądze, a żadnych studiów nie skończył. Tak, to się zgadza. Tylko bycie influencerem to sinusoida. Raz jesteś na górze, raz na dole. Raz dzieje się więcej i zarabiasz więcej. Raz dzieje się niewiele i niewielkie są wpływy. Warto więc się zabezpieczyć. Tym zabezpieczeniem jest fach, zawód. Rozmawiałam z kilkoma graczami, którzy mówili mi: kurczę, zacząłem, gdy miałem 18 lat. Nie umiem nic innego poza graniem w gry komputerowe i wrzucaniem do internetu tego, jak gram. A przecież to się kiedyś skończy. Najpopularniejsze programy w końcu tracą oglądalność. Co ja wtedy zrobię? Tłumaczyłam im, że na pewno sobie poradzą, bo bycie youtuberem wielu rzeczy ich nauczyło. Na przykład montowania, kreatywnego myślenia, logistyki, planowania i realizowania projektów, marketingu internetowego. Ale oni i tak się stresowali. I ja te ich obawy rozumiałam. Zaufajcie mi, ten stres nie jest Wam potrzebny. Lepiej skończyć studia i zostać influencerem, aktorem, przedsiębiorcą, muzykiem, handlowcem. Bo choć te wszystkie zawody można wykonywać bez studiów, to ze studiami w razie czego macie plan B, czyli macie backup, do tego macie znajomości, które na studiach zawarliście, większe doświadczenie, obycie i też nieco szersze horyzonty, bo studia po prostu bardzo człowieka rozwijają. Wiele razy na zajęciach słyszałam: w liceum uczyliście się, że jest tak. To teraz zapomnijcie o tym, bo to wygląda nieco inaczej, to jest bardziej skomplikowane. Dzieje się tak, ponieważ w szkole średniej uczymy się nieco skróconych i uproszczonych rzeczy. Wszystko jest skupione na tym, żebyśmy dobrze zdali maturę. Uczniowie mają wskazać poprawną odpowiedź. Na studiach okazuje się, że nie wszystko jest czarno-białe, zero-jedynkowe, że są odcienie szarości, że nie ma jednej odpowiedzi, bo w wielu sytuacjach odpowiedź brzmi: to zależy. Na studiach uczymy się dyskusji, na którą często w średniej szkole nie ma czasu. Poznajemy inną perspektywę. To wszystko to bardzo cenne zasoby, które w dorosłym życiu przydają się niemal każdego dnia. Moje studia dały mi solidną bazę i wiedzę, którą wykorzystuję do dziś.
Oczywiście nie dowiedziałam się na polonistyce, jak być vlogerką, jak nagrywać interesujące filmy, jak prowadzić kanał na YouTubie, żeby ludzie chcieli go oglądać. Kiedy zaczynałam studia, nie było nawet mowy o youtuberach, vlogach, lajkach, influencer marketingu. Wszystko było nowe i próbowaliśmy to z innymi twórcami jakoś ogarnąć, poukładać. Ale filologia polska dała mi taką właśnie bazę, mocne, solidne fundamenty, na których mogłam zbudować swoją karierę. W takie fundamenty wyposaża wiele kierunków. Są one czymś w rodzaju trampoliny, ale to my decydujemy, w którą stronę i jak wysoko chcemy wyskoczyć. Na pewno Waszą sytuację skomplikowała pandemia. Ona zamknęła Was w domach w momencie, w którym jak najwięcej czasu powinniście spędzać z rówieśnikami. Trzeba to sobie powiedzieć wprost. To była ogromna krzywda. Ale tego nie cofniemy. Mamy wpływ tylko na to, co tu i teraz. Myślę, że skoro los pozbawił Was już kilku ważnych przeżyć, doświadczeń, najwyższy czas zawalczyć o swoje. Pamiętajcie też o tym, że studia to czas poznawania siebie, świata, innych ludzi. Także czas prób i błędów. Może się okazać, że wybraliście nieodpowiedni kierunek. To nic złego. Już kiedyś o tym wspominałam, także na kanale Uniwersytetu WSB Merito, ale powtórzę. Na szczęście kierunek to nie jest cyrograf. Można go zmienić. Lepiej ukończyć studia rok, a nawet kilka lat później, niż przepracować kilkadziesiąt lat w zawodzie, który nas nie interesuje. Nie traktujcie więc wyboru studiów jak kluczowego momentu, który będzie miał wpływ na resztę Waszego życia, bo to Was niepotrzebnie dodatkowo zestresuje. Warto podejść do tego z większym dystansem. Okej, wybieram to, ale się zobaczy. Sprawdzę sobie ten kierunek, zweryfikuję, czy jest dla mnie. Mówię o tym, bo sama byłam przekonana, że skoro wybrałam polonistykę, to mam ją skończyć choćby nie wiem co. Na szczęście wybrałam dobrze, więc się nie męczyłam na studiach i dziś niczego nie żałuję, ale wielu moich kolegów i koleżanek zmieniło kierunek lub rozpoczęło drugi, bardziej interesujący, czyli ostatecznie studiowali dwa fakultety. Pamiętam, że moja koleżanka dodatkowo musiała zdać maturę z jakiegoś przedmiotu, bo był potrzebny podczas rekrutacji, a nie zdawała go za pierwszym razem. Czyli już jako studentka raz jeszcze podchodziła do matury. Dla mnie matura to był jakiś przełomowy egzamin w życiu i przede wszystkim zamknięty etap. A dla niej to po prostu narzędzie, dzięki któremu mogła dostać się na kolejny kierunek. Wtedy dowiedziałam się, co znaczy pragmatyczne podejście do życia. Kolejna rzecz to rady. Rady i sugestie bywają ok, ale czasem ktoś doradzi Wam źle, bo studiował coś, ale dawno, więc nie wie, co uczelnie dziś oferują w ramach danego kierunku. Oczywiście dotyczy to też moich rad. Ludzie się od siebie różnią, mają różne potrzeby, poglądy, więc to, co dla kogoś jest nie do przyjęcia, dla Was może być w porządku. Na przykład mój znajomy ze studiów polonistykę odbierał zupełnie inaczej niż ja. To, co mnie przyciągało, co mnie się podobało, dla niego było udręką. Ja uwielbiałam chodzić na zajęcia i wykłady. On się nudził. Wyobraźcie sobie teraz, że znacie polonistykę tylko z jego opowieści. Znacie tylko jego perspektywę, nie znacie mojej. I na tej podstawie decydujecie, że jednak polonistyka odpada. Nie będziecie jej studiować. Tak jest właściwie ze wszystkimi poradami. Znacie tylko czyjąś perspektywę, tylko wycinek. Oczywiście takie rady bywają pomocne, ale warto mieć z tyłu głowy, że dla każdego z nas priorytetowe powinny być nasze potrzeby, a nie doświadczenia innych ludzi, którzy zbierali je w innym czasie, z innymi osobami wokół i w nieco innym świecie. Być może bardzo boicie się surowych profesorów. To totalnie zrozumiałe. Ale pomyślcie o tym tak. Prowadzący zajęcia są po to, żeby mnie czegoś nauczyć. Tak, żeby przygotować mnie do dorosłego życia. Trochę też w to dorosłe życie wprowadzić. Ich zadaniem nie jest dręczenie studentów. Oczywiście profesorowie, doktorzy, doktoranci bywają różni. Jedni będą Wam bardziej odpowiadać, inni mniej. No ale są to po prostu ludzie. Jestem jednak przekonana, że jeśli tylko zdecydujecie się pójść na studia, spotkacie na swojej drodze niezwykle inspirujące osoby. Może odnajdziecie mentora, może nawet autorytet. Na koniec mam dla Was bardzo dobrą informację. Niektóre uniwersytety organizują zajęcia i warsztaty dla swoich pracowników, których celem jest uświadomienie, z czym mierzy się dzisiejsza młodzież. Nie jest zatem tak, że z Waszymi troskami, obawami, lękami jesteście sami. Nie! Jesteście w tym razem. Jestem przekonana, że razem dacie sobie radę.
A nawet damy sobie radę, bo zawsze możecie do mnie napisać z jakimś pytaniem albo prośbą o przesłanie dobrej energii, czy też trzymanie kciuków. Ja to zawsze chętnie zrobię. Gorąco zachęcam Was do obejrzenia pozostałych filmów, które znajdziecie na tym kanale na playliście pod tytułem Studia Damy Radę. To materiały powstały we współpracy z psycholożkami oraz influencerami, takimi jak ja, po to, aby temat studiów nieco oswoić, a Was uspokoić, zmotywować i zainspirować. Bo przecież jeśli studia, to damy radę! Ściskam Was najmocniej. Cześć!